Cześć, witam serdecznie w ostatnim odcinku z serii After Image. Serii, która zajęła mi ponad 50 godzin. Części gry zajęły mi ponad 50 godzin. To już ostatni odcinek. I powiem szczerze, trochę te odcinki mnie przerosły, bo jak się okazało, nagrywałem je tam czasami jakimiś fragmentami po minucie, po dwie minuty, po trzy minuty, jak było coś, jakiś przedmiot do zdobycia. Koniec końców wyszło, że mam ich ponad 300. 300 odcinków i potem, żeby to wszystko sklecić, połączyć jakoś w miarę, dlatego zacząłem łączyć je w takie godzinne odcinki. Być może to jest faktycznie dla niektórych dużo, ale ostatnio widziałem, ktoś zamieścił przejście całej gry Final Fantasy XVI w jednym odcinku. 53 godziny odcinek na YouTube. To jak to ogląda? No zapewne jakoś. W każdym razie no, takie godzinne odcinki to trochę za dużo. To też jest jakieś tam doświadczenie, bo myślę, że lepiej jednak może robić jakieś przerwy, ale żeby te odcinki były tak na bieżąco po pierwsze wrzucane pojedynczo, a nie tak zbiorczo. To może kogoś przytłoczyć, jak nagle wpadają 4 odcinki. A po drugie, łatwiej też taki odcinek obrabiać. Te opisy pod każdym z odcinków postaram się je nadrobić, ale to jest takie mozolne, uciążliwe zatrzymywać ten w odpowiednim momencie, jak oglądam ten odcinek, na przyspieszonym tempie oczywiście, i potem jeszcze dopisywać, co gdzie znalazłem. W każdym razie we wszystkich tych odcinkach tutaj zamieszczonych będą pokazane wszystkie zakończenia, 10 zakończeń, wszystkie questy, oprócz tam jednego, ale jest, jakby nagrałem filmik, jak zdobyć, używać różdżki takiej. Nie ma jednej walki z bossem, no ale też nie mam jakichś milionowych oglądających, którzy... Nawet nie wiem, czy ktoś to potrzebuje, taki filmik, ale że miałem je wszystkie nagrane, całe przejście, to myślałem sobie, dobra, jak już mam, to zamieśćmy wszystko. After Image, Metroidvania, bardzo kolorowa, bardzo rozbudowana, duża mapa. Niektórzy krytykują mapę, niektórzy bronią tej mapy. Ja twierdzę, że jest to naprawdę duża, obszerna mapa i czasami można się zgubić. Jeszcze raz polecam stronę Demajena. Można za chyba euro 50 kupić sobie taką mapę, która na spokojnie się otwierała. Albo też za darmo. W kilku częściach, tak jak ja zrobiłem mapę. I można łatwiej wtedy znaleźć miejsca, a dość dużo tutaj jest ukrytych rzeczy, schowków takich, na przykład, że gdzieś w podłodze nagle trzeba się coś w dół i nic schodzi, a tam jest przedmiot do odkrycia. Więc tak to wygląda. Tutaj zbieram jeszcze, bo stwierdziłem, że skoro trofeum jest w miarę, czyli nie ma czegoś takiego, że nie wiem, przejść grę poniżej 5 godzin. Tak było w Convergence. I wtedy zdobędziesz trofeum. Nie ma czegoś tutaj takiego. No, obczaiłem mniej więcej, jakie są trofea, co trzeba zrobić. I stwierdziłem, że jest to w zasięgu. Jest to w zasięgu. Przejście, na przykład zdobycie 99 poziomu. W tym momencie mam już 99 poziom. I tam w jednej z krain trochę musiałem pofarmić to doświadczenie. Ale w 40 minut z poziomu chyba 78 doszedłem do 99, więc nie jest to takie straszne i tragiczne. Trzeba ubrać odpowiednie rzeczy na siebie i dość sprawnie to idzie. Nie jest też tak, że jak masz 99 poziom, to jesteś po prostu nieśmiertelny. Bo walka z jednym z bossów, którzy tutaj będą w międzyczasie, jest, no powiem szczerze, dość ciężka. Nie ma poziomów trudności, jeszcze raz powtórzę, i bardzo dobrze, że nie ma poziomów trudności. Słyszałem, że ma być jakiś dodatek, chociaż ja raczej dodatek nie będę grał, bo
no raczej to dodatek to dodatek. Szczególnie jak jest jakiś darmowy. Tak było z Eterna Noctis, kiedy wyszedł dodatek za darmo, ale ten dodatek właściwie miał jednego bossa, czy tam dwóch, czy jednego, który po prostu się dwa razy pojawiał w trakcie dodatku. No i nie wiem, szału nie było. Dość szybko mi to poszło, chyba w 3 godziny ten dodatek, no ale jest dodatek. Także tutaj raczej też nie będę szedł, grał w dodatek. Tym bardziej, że no, parę gier przede mną, takich, które będę chciał zagrać na premierę, nie bacząc na to, że główni youtuberzy będą też pewnie grali w te gry premierowe. Parę tytułów za mną, które mnie tam korcą, żeby sobie nie zagrać. Diablo 4, Star Wars, Hogwarts, Harry Potter, no i God of War, w którego nie grałem. Więc jest parę takich tytułów, które są dobre. Opinie mają dobre, recenzje mają dobre, więc tam nie może się nic złego stać. Ale póki co korzystam też z tego abonamentu, wychodzi jakaś gra i czasami mam też takie poczucie, że no 340 zł, za które mogę mieć kilka gier takich motywowanych, które też lubię. No albo właśnie korzystam z abonamentu i ostatnio Solstice gra, której kamera zabija całą przyjemność gry. No ale jak ktoś lubi taką bijatykę, Devil May Cry, jeśli ktoś grał i lubi. Ja osobiście nie grałem, jakoś tak nie do końca tam w to wchodzę, w tą grę, chociaż mam ją gdzieś tam w bibliotece. No tutaj sprawdzam jeszcze, wracając do tej gry, sprawdzam te różne różnych naszych przeciwników, bo jest pokazane, który ma puste pole jako listę, co zrzuca. O, właśnie. Ci, którzy mają puste pola, to prawdopodobnie możliwe, że rzucą jakąś broń, która jest do zdobycia. Bo tak jak mówiłem, gdzieś tam w którymś odcinku mamy miejsce, w którym możemy sprawdzić, ile broń, ile przedmiotów, ile ubrań, ile tych różnych pierścieni jest ogólnie w grze do zdobycia. Za zdobycie wszystkich jest trofeum. I to nie jest jakieś trudne trofeum do zdobycia, bo jakby zachęca do tego, aby pozwiedzać trochę tą okolicę, planszę i poszukać tych przedmiotów. A przy okazji pozbierać walutę, za którą możemy albo ulepszyć naszą postać. Też tu na końcu mam już postać ulepszoną na maksa. Jeżeli nawet chodzi o zdolności. Także wszystkie zdolności wykupione, a dodatkowo jeszcze, oprócz tego, że wszystkie zdolności wykupione, to mam punkty, które mógłbym wydać na zdolności, ale po prostu już nie ma zdolności, które mógłbym wykupić. Więc to też jest w sumie takie fajne uczucie, jak przechodzisz grę na naprawdę 100% i właściwie no, już nie ma po co ją uruchamiać. Mam wiele gier takich, które przyszedłem po prostu tak na szybko. Fabułę przyszedłem i tą część fabularną, bo jestem mistrz roboty i tak dalej. Tutaj jest wszystko za mną i właściwie, o, ten rycerz opuszczał też jedną z broni, która jest potrzebna do tego, aby zaliczyć trofeum. I mam parę takich gier, w których przeszedłem na 100%. Nawet Ghost of Tsushima chyba było takie. Chociaż tam chyba jakieś, no po prostu byłem platynę, ale było jakieś notatki czy coś jeszcze można było pozdobywać. Ale są też takie gry, chociaż ostatnio takich gier nie mam, przez to, że jest ten kanał i jak coś zaczynam, to kończę. Ale wcześniej, no myślę, że wielu z nas ma gry, które po prostu zaczynasz, coś tam wychodzi, coś nowego i stwierdzasz, dobra, wrócę do tego kiedyś.
patrzę teraz tutaj na te ikonki pod niebieskim paskiem, że w tym momencie mam już 13 ikonek, maksymalne rozbudowanie. Tak jak widać, też ten pasek zdrowia jest prawie do końca, może przesadzam, ale ponad połowę ekranu. Tutaj można sobie zobaczyć pierwszy odcinek, on był wtedy malutki. Ale ten pasek też, na długość tego paska wpływa też to, co mamy ubrane, jakie mamy pierścienie założone. Czasami też jak coś zjemy, to on się trochę powiększa. Ciekawe, czy można zrobić takie ustawienie, takie ułożenie, żeby... Tak się zagadałem, a teraz tak patrzę, że ja tu w tym momencie właśnie farmię przedmiot. No ale dobra, już tego nie będę obcinał. Farmię przedmiot z rycerza. No już pogadałem. I właśnie w ten sposób dość szybko, dość sprawnie można zdobyć przedmiot, który... O, szczególnie taki zielony właśnie, ale ten już akurat mam. I dość szybko... O, tam jeszcze jedna rzecz powinna z niego wypaść. Można właśnie w ten sposób sprawdzić, czy jeszcze coś wypadnie. I można właśnie odpowiednio ubrać odpowiedni strój. Ja tu mam chyba taki strój, który zwiększa szanse na dobry drop. Na dobry, nazwać drop. Dobry zrzut, dobre skarby, które wypadają z pokonanych przeciwników. No i jeszcze z uporem maniaka. Właśnie. Szukam tego jednego przedmiotu, który jeszcze u tego rycerza pozostał. A dzięki temu, że walczyno, no to samo, dzięki temu, że walczymy w ten sposób, dość sprawnie to idzie, to jak zobaczycie, zajmie parę minut, to zdobywamy też tą walutę, która potem się przydaje, tak jak mówiłem kiedyś, żeby nie wydawać na te buteleczki, którymi się szybko przynosi, tylko się poświęcić, no to ta waluta się właśnie potem przydaje, żeby ulepszyć postać. A to w tym naszym takim bestiariuszu mamy też właśnie tych poszczególnych rycerzy i jest to pokazane, gdzie należy pójść, do którego rycerza, znaczy pokazane. Czyli on właśnie nie mamy wszystkiego z niego zdobytego, z którym się trzeba bić, żeby nam wyrzucić jakąś cenny przedmiot. To już jest końcówka gry, kiedy ja już właściwie robię tylko rzeczy, które są potrzebne do tego, aby zdobyć platynę, bo wszystkie 10 zakończeń właściwie już za mną, w tych poprzednich odcinkach, które tu będą, ja będę każdy odcinek może nazywał też tym zakończeniem, chociaż w niektórych odcinkach, z tego co kojarzę, to nawet było kilka zakończeń w jednym odcinku. Bo dość ciekawie to jest rozwiązane tutaj, że właściwie z takiego drzewa startujesz i potem wybierasz inną odpowiedź i masz już inne zakończenie. Też, no, pierwszy raz widzę, żeby gdzieś w jakiej grze... O, i zdobywamy w tym momencie to, po co tu przyszliśmy do tego rycerza. Pierwszy raz widzę grę, w którym jest 10 zakończeń. Nie wiem, czy jest gra... Pewnie jest, ale 10 zakończeń to jest bardzo dużo. Przeważnie są 3. Przeważnie to jest 1. Czasami są właśnie 3. A tu jest 10 różnych zakończeń. Czasami takich ciekawych, czasami nawiązujących do... tutaj jak będziecie widzieć, jeżeli ktoś to będzie oglądał po kolei ten film, a jak nie, to powiem i warto sobie wrócić. Zakończenie The Wall, gdzie mamy nawiązanie do Matrixa. Jest budka telefoniczna, odbieramy telefon i przenosimy się do Matrixa. W całej grze jest też takie nawiązanie do Hollow Knight. Znajdujemy ławeczkę, znajdujemy taką maskę podobną do głowy naszego rycerza z Hollow Knight. Więc to też jest fajne, że są takie nawiązania. No i głównie z perspektywy czasu ja osobiście polecam grę. Polecam kupić grę, ona kosztuje, nie pamiętam, czy 100 zł, czy 80, ale polecam ją kupić, bo jak chcesz tutaj sobie na spokojnie pochodzić, bez żadnego ciśnienia, no to jest 50 godzin. Więc warto, myślę, wydać
kasę, żeby pochodzić, pozwiedzać, powalczyć z tą całą masą bossów, bo tu jest bossów, no nie wiem, 20. Już to kiedyś mówiłem, że naprawdę sporo jest tutaj tych bossów i bardzo różni, z różnymi atakami, różnie trzeba do nich podchodzić. To jest często też jakaś tam strategia nasza, którą musimy obrać, żeby go pokonać. No także ja tutaj szczerze polecam, chociaż wydaje mi się, że Eternal jest, mimo wszystko była lepsza chyba. Tak trzeba powiedzieć, chociaż to też wcale nie jest złe. Wielu mówi, że nie jest złe, to jest nawet dobre. Wielu mówi, że mimo wszystko Hollow Knight, cały czas Hollow Knight, ale... O! A, to jest ten motyw. Zdobyłem teraz taką czapkę. Też trzeba pamiętać, że ubierasz czapkę zwykłą, chodzisz z nią i walczysz i ona się po czasie zmienia w taką magiczną czapkę. Tylko właśnie trzeba ją mieć ubraną, o tą ubraną, chodzić z nią, aż ona się zmieni w magiczną. I to jest też jako, mamy wtedy dwie. I to jest też jako dodatkowy przedmiot, to jest też jako przedmiot, który trzeba zdobyć, aby zdobyć trofeum całkowite. Więc też warto o tym pamiętać. No taki system, no i kto by na to wpadł, nie? Bo bierasz czapkę, myślisz sobie, dobra, pochodzę, ale się okazuje, a ma jakieś słabe statystyki, to ją ściągam. A tutaj to nie jest tak, że ją ubierzesz, przejdziesz kawałeczek i już. Trzeba trochę z nią pobiegać, tak jak tutaj było widać na filmie. Ja trochę z nią biegałem, żeby zdobyć tą magiczną, tą, która pozwoli mi na zdobycie trofeum, czyli zdobycie wszystkich przedmiotów. To przeważnie w tych odcinkach będę starał się w ten sposób pokazywać, gdzie jestem, gdzie idę i co będę chciał zdobyć. A teraz chcę zdobyć z tego pana broń. To jest moja ostatnia broń, którą chcę zdobyć. Tutaj szybko można właśnie do niego dotrzeć i próbować go pokonać, żeby wyrzucił sztylety. To są chyba takie podwójne sztylety, z tego co pamiętam. I dość szybko można wrócić do drzewa, jakby respawnować ich, odnowić, żeby znowu się pojawili. Znaczy on, żeby się znowu pojawił, po drodze wrogów kilku zabić. I znowu walka, próba zdobycia, oczywiście odpowiedni strój, żeby jak najlepsze wypadały z niego przedmioty. No, w tym momencie nic nie mamy. To jest drugie podejście. I tak jak mówię, no to jest parę sekund, więc... parę sekund, no, parę minut. Ale to nie jest tak, że wbiłem przez godzinę, gdzieś tam walczysz, starasz się, jeszcze musisz iść kawał drogi. Bardzo fajni są właśnie tutaj ten jakiś z takim prądem. Ci przeciwnicy, jak oni są zróżnicowani, jak wielu ich jest. Jakie ty masz właśnie bronie. A w tym momencie Broken Kurasames, czy jak to tam się nazywa, czyli ostatnia broń w tym miejscu. Znaczy, takich przeciwników jak znajdziemy, to po prostu oni wyrzucają coś takiego, taką broń. Broń, ale też, o właśnie, tutaj jest też pokazane. To jest akurat broń, którą ja zdobyłem chyba jako ostatnią. I w tym momencie zaliczyłem... Zdobyłem trofeum, jeżeli chodzi o wszystkie bronie, wszystkie przedmioty i wszystkie ubrania. Bo część z tych rzeczy jest też taka, że trzeba je po prostu kupić w sklepie. To nie jest tak, że je gdzieś znajdujesz, tylko po prostu trzeba je kupić od sprzedawcy. Pomimo, że ona jest jakaś może słaba, no to żeby mieć całe, co zdobyć ten trofeum, to trzeba ją po prostu kupić też u sprzedawcy. O właśnie, w tym momencie wszystkie rzeczy już zdobyte. Można to sobie spowolnić, żeby sprawdzić, co wam brakuje i jak to się nazywa. Ja te wszystkie przedmioty, no podejrzewam, że 98% mam tu w tych wszystkich filmach. Gdyby ktoś chciał, to polecam obejrzeć. Jak ktoś będzie bardzo chciał, to się postaram i wszystkie tutaj opiszę w linku pod spodem, to znaczy nie pod tym filmem, ale pod każdym z filmów, tak jak pisałem tam w pierwszych odcinkach, podpisywałem to, ale tak jak widać, wszystko już tutaj zdobyte i też widać, jak dużo tych rzeczy jest. Broni, ubioru, tych pierścieni,
No 50 różnych, no to sporo, a broni 120 chyba było 7. Także też sporo. I w tym momencie jedno z trofeów zdobyte. O właśnie, tutaj tyle tej broni jest, a ja tam w sumie chodziłem cały czas ze tymi sztylecikami. Patrzcie, 230 na 247 mam, czyli jeszcze mogę 17 użyć. 17 punktów mogę wykorzystać do tego, aby rozbudować jeszcze umiejętności, ale chyba już w tym momencie już nic właściwie nie mogę wydać, bo, no bo mam wszystko rozbudowane na maksa. A tu jest jeszcze ten temat i motyw, kiedy trzeba, jest takie coś, że trzeba wszystkie przedmioty zdobyć i kupić też u sprzedawców, więc to chodzi o to, żeby każdy z tych przedmiotów chociaż jeden kupić. Mimo że niektóre są nieograniczoną, mają, takie sprzedawca ma nieograniczoną ilość, to trzeba chociaż jeden z każdego rodzaju kupić. I to jest ten na dole sprzedawca, ta dziewczyna i pan na łodzi, taki marynarz, który sprzedaje, i jeszcze taki pan tutaj chyba kowal. Jeżeli któryś z tych sprzedawców ma na przykład 6 tylko takich przedmiotów, 6 przedmiotów, czyli ma ograniczoną ilość, trzeba wykupić wszystkie 6, aż wszystkie znikną. A jeżeli ma nieograniczoną ilość, no to wystarczy jeden z danego przedmiotu kupić i zostanie nam to zaliczone. No właśnie. Ten misiek tutaj ma. A, ten misiek akurat ma wszystko wykupione i to pewnie z jednym z filmów poprzednich to zrobiłem, czyli byłem u niego i kupowałem wszystkie przedmioty. Ale jeszcze jest pan na okręcie. Najszybciej chyba dojść tędy. Do niego. I tam też trzeba wykupić wszystkie flakoniki, które on oferuje. One są dość drogie, dlatego tak ważna jest ta waluta. Dlatego jeszcze raz mówię, żeby nie tak specjalnie nie wydawać. Fajnie jest też na tym etapie, jak już masz te wszystkie zdolności i łatwiej jest to wszystko przechodzić niż na początku, jak gdzieś tam musisz tutaj po prostu jakimś pojedynczym skokiem, chociaż na tym etapie to już jest chyba, już na pewno musisz mieć podwójny skok, żeby tutaj w ogóle dojść. Więc o to nie należy się martwić. I patrzcie, przeciwnicy są też fajnie zróżnicowani. No nie, jeżeli ktoś jest fanem Metroidvanii, to po prostu pozycja obowiązkowa. After Image. Do zagrania. A już w sierpniu Blasphemous, tak to się chyba wymawia, 2. Na premierę oczywiście zaczynam, gram jak najbardziej, a w lipcu Remnant 2. Też to tak, nie wiem, dokładnie się wymawia, ale zaczynam oczywiście. Na pewno będzie trudno, ale na pewno będzie szybko i będzie akcja. No i raczej z pomocą graczy. Po kolei będę tych bossów gdzieś tam pokonywał i zamieszczał walkę z nimi na kanale. A tutaj już kupiliśmy wszystko u pana tego marynarza, rybaka. Chyba nie rybak, marynarza bardziej. Pokazuję też, jak mapa wygląda, więc jest spora ta mapa, obszerna. Takie coś z boku jest 78%. Też dziwnie zrobione. Musisz po prostu odkryć mapę z mgły i to ci zwiększa procent. To nie jest tak, że gdzieś nie byłeś w jakimś miejscu, tylko po prostu, na przykład jak jest duża pieczara, to musisz skoczyć na samą górę, żeby odkryć. Ale to nie wpływa na jakieś trofeum, więc... A tutaj te wszystkie przedmioty, to wszystko już pozdobywane. To już jest końcówka gry, ja tylko pokazuję, że wszystkie questy zrobione, ile tych questów było. Wszystkie questy zrobione, wszystkie przedmioty zdobyte. O, właśnie tutaj wszyscy przeciwnicy. I pozostaje już tylko filmik, który mam ustawiony, żeby się automatycznie nagrywał, tam jest 30 sekund, chyba 30 sekund, gdy zdobywasz platynę.
jak wykupiłem wszystkie przedmioty u pana, zdobyta platyna i można spokojnie zakończyć grę. No i cóż, słyszymy się w kolejnych seriach. Myślę, że pierwsza, której się usłyszymy, to będzie Remnant 2. Już za tydzień właściwie. Tymczasem.